Przeżywamy dziś piątek 4 tygodnia Wielkiego Postu, 24 marca. Pochylimy się teraz nad kolektą dnia dzisiejszego. Boże, Ty udzielasz duchowej pomocy nam, słabym ludziom. Spraw, abyśmy z radością przyjęli łaskę odnowy i świadczyli o niej przez gorliwe życie. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Chciałbym się zatrzymać nad pierwszą częścią dzisiejszej kolekty, która mówi, że to Bóg, nie człowiek, ale Bóg udziela nam duchowej pomocy. I co jest ważne, co ta kolekta dodaje nam, słabym ludziom. Chyba każdy człowiek, który staje w prawdzie przed Bogiem i przed sobą, zdaje sobie sprawę, jak bardzo jest słaby i skłonny do grzechu. Bo o taką słabość tu chodzi, o naszą skłonność do popełniania grzechów. Psalm 103 mówi: Wie Bóg, z czegośmy powstali, pamięta, że jesteśmy prochem. Dla mnie te słowa trochę brzmią jak usprawiedliwienie. Dlatego wiem, że Bóg nie spodziewa się od nas rzeczy wielkich, ale pragnie, abyśmy odrzucili przede wszystkim wszelki grzech i pomału, nie na skróty, ale pomału zbliżali się do Niego. Bóg jest dla nas bardzo cierpliwy, daje nam czas, ale chce, żebyśmy każdego dnia byli lepsi niż wczoraj. Więc musimy się starać dla naszego Boga. Czasami ludzie, aby się nawrócić, narzucają sobie wiele trudnych i nie do uniesienia rzeczy. Odmawiają każdego dnia wiele modlitw, mnożą wyrzeczenia, nakładają na siebie liczne posty. Robią tak mocne postanowienia, że nawet święci by ich nie unieśli. To wszystko jest dobre, ale trzeba zachować rozsądek. Nie za dużo. Jest takie stare powiedzenie, które mówi, aby nie stawiać sobie poprzeczek wyżej, niż Pan Bóg nam postawił. Ponieważ nie damy rady, bo jesteśmy zbyt słabi. Bóg pragnie naszego nawrócenia, ale zna też naszą kondycję duchową i wie dobrze, że nie może się od nas zbyt wiele spodziewać naraz. Jezus daje nam jednak zapewnienie. Wystarczy Ci mojej łaski. Moc bowiem w słabości się doskonali. Moc pochodząca od Boga ujawnia się najpełniej właśnie w ludzkiej słabości. Jeżeli człowiekowi wydaje się, że jest silny, że swoje życie ma w garści, że od niego wszystko zależy, to nie ma tu miejsca dla Bożej łaski, bo łaska Boża jest takiemu człowiekowi niepotrzebna. Ale jeżeli człowiek w pokorze uzna, że potrzebuje Bożej pomocy, puknie się w pierś, powie: Ojcze, ratuj, to wtedy Bóg przychodzi, bo jest miłosiernym Ojcem i znajdujemy się wtedy w objęciach Boga. Thank you.